Book Crossing, nowa amerykańska moda zawitała do bogatyni. To ciekawa inicjatywa, która polega na tym, aby wymienić się książkami w plenerze. Tak jak tutaj. Uczniowie bogatyńskich szkół spotkali się w parku za biblioteką, aby przed wakacjami powymieniać się książkami. Służy do tego taki oto regał i jak widać nie stoi opuszczony. Zainteresowanie jest duże. Przyszłam właśnie uwolnić moją książkę i wybrałam sobie nową, którą na pewno przeczytam. Przyniosłam Harry'ego Pottera, a wybrałam książkę taką o Minecraft, o takiej grze. Ale cała ta akcja to nie tylko półka z książkami, to wiele innych działań. Razem z koleżanką mamy tutaj taki tort i piszemy miłe życzenia dla Biblioteki Miejskiej. Mamy tutaj różne życzenia, na przykład, że życzymy ciekawych książek, kolorowych książek, miłych chwil czytając, na przykład interesujących książek też. Po raz drugi uwalniamy książki, akcja jest po raz drugi. Akcja jest organizowana wspólnie z Urzędem Miasta i Gminy w Bogatyni oraz szkołami w Bogatyni. No, cieszymy się, że na koniec roku szkolnego udało nam się tak wiele osób tutaj do biblioteki zaprosić do wspólnej zabawy, do tego, aby promować czytelnictwo. Myślę sobie, że ta akcja jest w bardzo dobrym okresie. No, zbliżają się wakacje. Ta książka gdzieś, mam nadzieję, zostanie wszystkim uczniom w głowie po tej akcji. I jak będą gdzieś się wybierali, to ze sobą ją zabiorą. No przede wszystkim chodzi o to nam, żeby promować czytelnictwo, to żeby wymieniać się książkami, żeby te książki, no, które leżą na półkach, nie leżały cały czas i się nie kurzyły, tylko żeby się też z innymi dzielić. To tak wygląda, że dzieci przynoszą książki, odkładają je na półkę, no drugie dzieciaczki przynoszą inne książki i również po prostu wymieniają się tymi książkami. Tak, część książek jest z biblioteki, część książek przyniosły dzieci. W akcję włączyły się bogatyńskie podstawówki i gimnazja. Szkoła numer 1 jest z biblioteką i z tą inicjatywą już drugi rok. Odpowiadamy tutaj za stanowiska literacko-plastyczne. Dzieci robią takie ogromne kolaże w kształcie książki. Mamy też dwa torty papierowe, gdzie wpisujemy życzenia dla biblioteki, dla książek oraz różne mapy myśli. I kończymy zdania, na przykład czytanie książek jest jak jedzenie słodyczy, książka jest jak dziecko. Także taka zabawa kreatywna. Przed chwilą odbyła się prezentacja haseł. No, dzieci mówiły na temat tego, dlaczego warto czytać te książki. Oczywiście jest przygotowanych wiele stoisk, gdzie się robi kolaże, gdzie powstają różne prace tematyczne na temat książki. I to wszystko potem będziemy wystawiali w bibliotece. Dzieci są z całej gminy z Bogatyni i to są klasy 1, 3, 4, 6, jak i również klasy gimnazjalne, więc tak naprawdę można powiedzieć, że cała gmina bierze udział w dzisiaj święcie uwalniania książki. Było kolorowo i różnorodnie, a opinie właśnie takie. Myślę, że to jest bardzo fajna rzecz, bo niektórzy właśnie może się nudzą swoją książką i mogą na pewno nową sobie wybrać. Podoba, bardzo. Ładnie to jest zrobione. Dużo dzieci, fajnie. Bardzo chętnie dzieci miały za zadanie wymyślić sobie różne przebrania i transparenty właśnie z hasłami czytelniczymi, także przygotowały się na dzisiaj i widzę, że bardzo chętnie biorą udział we wszystkich zajęciach, zadaniach. Tutaj już całe tablice są opisane, także też dużym powodzeniem cieszy się ten cały kącik plastyczny, malarski. W tym roku Book Crossing odbył się z większym rozmachem, a pomysł wymiany książek prawdopodobnie na stałe zagości m.in. w szkole numer 1.